Drodzy Państwo, sytuacja wygląda tak, że zawsze chciałem poprowadzić jakiś program muzyczny, no ale nikt nie chciał, żebym taki program gdziekolwiek poprowadził, więc stwierdziłem, że wpieprzę się z tym tutaj, no bo gdzie niby. Zwłaszcza, że ostatnio fantastycznie przyjęliście hymn Kartofis nagrany przez zespół Geyser. No nikt się nie spodziewał tak kapitalnego przyjęcia. Pojawiły się nawet komentarze, że no nic gorszego na YouTubie jeszcze nikt nie wrzucił. Szacun. No dziękujemy. Ale dzisiaj spokojnie, nic Geysera, nic naszego wrzucać nie będziemy. Będą nagrania tak zwanej konkurencji. Przyjrzymy się polskiej muzyce klubowej. Dobra, zaczynamy z grubej rury. Jesteśmy drużyną, co piłkę dobrze gra, dobrze gra. No i ciekawe, czy ktoś odgadnie, która drużyna może tak dobrze w piłkę grać? My gramy ładnie, składnie, piłka chodzi jak po sznurku. To jest oczywiście Polska Druga Liga, zespół Garbarnia Kraków. Garbarnia Kraków tak ładnie gra. Ładnie też wygląda. Barwy brązowo-białe. A dlaczego takie? Też jest odpowiedź w tej piosence. Nasze barwy są brązowo-białe, po to, żeby panny nas kochały. A więc po raz kolejny sprawdza się to twierdzenie, że kobiety lubią brąz. No dobra, no Garbarni mówimy już cześć i przechodzimy do kolejnego nagrania, w którym też będą śpiewać o tym, że komuś tam się mówi cześć. Bramkarz, obrona i atak, bramkarz, obrona i atak. My krzyknęli sportowi cześć, cześć, cześć. My krzyknęli sportowi cześć. To jest hymn zespołu Piast Leszczyny. Za to my. Jeszcze półtora roku temu zespół występował w C-klasie, no niestety z niej się wycofał. Za to my, leszczy na... Szkoda, mam nadzieję, że drużyna wróci do rozgrywek, a zespół, który stworzył ten utwór, powróci do tworzenia nowych kompozycji, bo ta jest całkiem zgrabna, aczkolwiek jest tam taki fragment, którego nie do końca rozumiem tekstowo. Piłka nożna to jest bardzo ładna gra, kto ją używać może. Ja nie wiem, czy tam dobrze słyszę, ale tam jest chyba, że piłka nożna to jest bardzo ładna gra, kto ją używać może? Tam jest tak? Czy ja to dobrze słyszę, czy tam jest zupełnie coś innego, że muszę sobie uszy przetkać? Piłka nożna to jest bardzo ładna gra, kto ją używać może? No to od razu przejdziemy do kolejnego nagrania, którego też tak do końca nie rozumiem. Zaraz wyjdzie na to, że nie rozumiem nic. Utwór o polskiej reprezentacji. To miał być hymn polskich reprezentantów na Mistrzostwa Europy, jakieś ostatnie albo przedostatnie chyba. Zespół, który go nagrał, nazywa się... jak on się nazywa? Tytuł nagrania: Wygramy mecz. No i to akurat rozumiem. Co trzeba zrobić, żeby mecz wygrać? Każdy dobrze wie, aby wygrać mecz, trzeba z głębi duszy tego chcieć. No to jest proste. Chcesz, to wygrywasz. Ale jest tam taki fragment tego utworu, chyba to jest nawet refren. No i tak do końca go nie kumam. Zaczyna się tak. Polska strzela w bramce. Polska strzela w bramce gol. No rozumiem, nie wiem, czy to jest najlepsza zbitka słów, jaką można wymyśleć, ale to rozumiem. I co jest później? Bramkarz nie boi się petard, bo... Bramkarz nie boi się petard, bo... No zakładam, że to nie chodzi o petardy hukowe, tylko o takie mocne strzały. A nie rozumiem tego przejścia, że Polska strzela bramkę, bramkarz nie boi się petard. Wielka siła płynie z naszych serc. Wielka siła naszych serc i petard się nie boi. No nie wiem, no może w tym jest jakiś sens. No nie wiem chyba do końca, co autor chciał przekazać, ale trzeba przyznać, że melodyjka całkiem. Mamy wiarę w to, na pewno dziś wygramy mecz. Jak już jesteśmy przy hymnach reprezentacji, to mi się przypomniało, że przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata hymn dla Polaków
napisała grupa Geyser. Chłopaki nagrali utwór pod tytułem Polska Polska, wystąpili z nim nawet w jakimś talent show muzycznym. No, w tajemnicy powiem, że dostali 3 razy nie. Ale tam jurorzy mogą się nie znać, no może być jakiś potencjał w tym nagraniu. Niedługo go pewnie zaprezentujemy, przynajmniej we fragmencie, ale to za jakiś czas, a jak jesteśmy przy reprezentacji to i mistrzostwach, to posłuchajmy o najlepszym polskim komentatorze. No tu chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości, kto nim jest. No to oczywiście był klasyk autorstwa zespołu Kuśka Brothers, Dariusz Szpakowski najlepszym komentatorem jest. Okej, kończymy z reprezentacją, wracamy do piłki klubowej, ale do nagrania, które chyba nie powstało. Na YouTubie cały czas jest projekt hymnu zespołu Odra Wodzisław z 2010 roku. No nie wiem z jakich powodów ten hymn nie przeszedł, to miał być cover. No podoba mi się wybór tego nagrania, które trzeba było skowerować. No i ten projekt tekstu. No tak ambitnie trochę. Ambitny był ten projekt, ale no, chyba nie był zrealizowany, bo nigdzie nie można dostać wersji, że tak powiem, pełnej. A jak jesteśmy przy coverach, to przed nami kolejny. Oryginał to jest chyba Stand Up for the Champion. Ale to fajnie brzmi w tej polskiej wersji, że przyszłość rogów mistrzem. Przyszłość rogów mistrzem. Przyszłość rogów, przyszłość. Jak hymn był nagrywany, to przyszłość rogów grała. Grali sezon albo dwa o mistrzostwo klasy A. Ale od tego czasu trochę się zmieniło. Teraz przyszłość rogów występuje w lidze okręgowej, a więc w szóstej, i jest na drugim miejscu w tabeli. Tak więc przyszłość jest nawet zagrożona awansem do ligi czwartej. No tak, bo czwarta to jest piąta, to jest jasne. Teraz nas nadzieja jest, bo wygrane kuszą fest. Co mi się w tym utworze podoba? Ja lubię jak kibice podkreślają, że są zespołem na dobre i na złe. No i tutaj jest to podkreślenie. Będzie sukces, czego brak, my znów zaśpiewamy tak. Przyszłość roku. No i teraz zgrabnie przejdziemy do ostatniego nagrania. Kolejny zespół, który no również chciałby być mistrzem i chyba zapowiadał, że ma być mistrzem. Chodzi o zespół LKS Mazańcowice z 7 ligi. Tak, zespół ten planował być mistrzem A-klasy, no ale od ładnych kilku lat w tej A-klasie tkwi. Mimo że walczą jak wy, na meczu jak na wojnie, czasami leją się. Uczciwie powiem, że ten utwór bardzo mi się podoba. Grupa, która go stworzyła, nazywa się Zabili Mi Żółwia. Jest to chyba dość znany zespół. Dwóch członków tej grupy grało lub gra jeszcze w zespole LKS Mazańcowica i kilka lat temu na 25-lecie zespołu stworzyli to nagranie. Bardzo mi się podoba ten utwór o zespole LKS Mazańcowice i bardzo mi się podoba działalność grupy kibicowskiej tej drużyny. Zwłaszcza bardzo przypadło mi do gustu hasło pewnej oprawy. Właśnie chyba na to 25-lecie kilka lat temu. Na transparencie był traktor, który tam coś ciągnął, na tej przyczepie byli kibice z odpalonymi racami i było hasło: u nas na wsi uprawiamy fanatyzm. No dla mnie bomba. Najlepszy w okolicy jest i to tym dobrze.
dobrze wiesz, wszyscy razem. No i cóż, no i kończymy ten pierwszy odcinek polskiej muzyki klubowej. Jak ktoś zna jakieś inne hity, które powinny się znaleźć w tym programie, to oczywiście zapraszam do kontaktu, czy na Twittera, czy na Face'a, czy na Instagram kartofiskowy. Wszystko to sprawdzam. Z chęcią posłucham. Do widzenia. No i już się pożegnałem, ale takie miałem uczucie, że o czymś zapomniałem. No i tak istotnie było. Zapomniałem jeszcze o jednym nagraniu, a w zasadzie dwóch, ale dotyczących jednego zespołu. I wielkich meczach tego zespołu w lidze, ojejku, nie pamiętam, chyba czwartej albo kręgówce. Dziś wysokim mazowieckim wydarzenie dnia, bo nasz zespół Mlekowita mecz piłkarski gra. I to są, drodzy Państwo, szalone lata 90. Drużyna z Wysokiego Mazowieckiego nazywa się Ruch Wysokie Mazowieckie, a w latach 90. Doszła jeszcze nazwa sponsora Mlekowita. Bo Mlekowita chyba jest stamtąd. Mlekowito, daj dziś pokaz gry. Jeśli wygrasz, spełnisz nasze sny. Mlekowito, wielu fanów masz i na pewno radę sobie dasz. I to jest jeden utwór, taki meczowy, a drugi, no nie traktuje do końca o piłce. Jest to reklama sponsora. Tam na Podlasiu, mówię wam szczerze, istnieje zakład, co wyroby smaczne ma. On wszystkie mleko od chłopów bierze i produkuje z niego wszystko, co się da. Podobno był on puszczany na meczach, przed meczami, albo w przerwie meczów Ruchu Mlekowita Wysokie Mazowieckie. No i to nagranie, no jest kapitalne, co tu dużo mówić, jest kapitalne. Kupując towar z Mlekowity, gwarancję, bracie, zawsze masz, że zdrowy jest i wyśmienity, najlepszy, najsmaczniejszy też. No mam nadzieję, że podobały wam się utwory i dobrze, że jednak sobie przypomniałem, zanim wyłączyłem ten aparat, sobie przypomniałem, że jednak czegoś nie puściłem.